Skontaktowali się wczoraj z nami przedstawiciele Kościoła Zielonoświątkowców Ostoja. Zorganizowali oni grupę osób z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną i poprosili o pomoc. W ramach tej pomocy przygotowaliśmy posiłek dla 100 osób, które tu przyjadą. Te osoby tutaj będą mogły wypić herbatę, zjeść kanapkę, pączka. Tutaj wsparli nas lokalni przedsiębiorcy, firma Kuchnia oraz Agra. Tu te osoby przeczekają, będą mogły chwilę posiedzieć w cieple, załatwić się, umyć. Następnie prywatne osoby, które w ramach kościoła zadeklarowały wsparcie dla tych osób, przyjadą i rozwiozą je do domów. Następna grupa, która przyjedzie dzisiaj koło 15-16, zostanie już rozlokowana w porozumieniu z służbami wojewody i ten kościół będzie jeszcze kilkukrotnie w miarę potrzeb i chętnych na Ukrainie przywoził do Opola kolejne osoby potrzebujące i my jako Urząd Miasta będziemy im pomagać właśnie w załatwianiu tych spraw administracyjnych, w pośredniczeniu z Urzędem Wojewódzkim, tak aby zabezpieczyć im lokum i później w dalszych czynnościach inne niezbędne do życia potrzeby. Bardzo ważna informacja, że na dworcu jest punkt informacyjny działający od 9.30 do 21.30 i jest ogromna prośba. Wszystkie osoby, które nawet przyjechały tutaj z Ukrainy do rodzin, do przyjaciół i mają zabezpieczone mieszkanie, nie potrzebują tego mieszkania z zasobów miasta czy zasobów województwa w ogóle i tak bardzo to jest ważne. W przeciągu 14 dni muszą się zarejestrować, muszą złożyć specjalne oświadczenie, czy w tym punkcie, czy w Urzędzie Wojewódzkim, dlatego że to oświadczenie, złożenie tego oświadczenia powoduje, że te osoby mogą być objęte bezpłatną opieką oraz w najbliższym czasie będą mogły podejmować pracę. Dlatego że rząd pracuje w trybie przyspieszonym nad uproszczeniem możliwości podejmowania pracy przez osoby, które uciekły przed wojną do Polski i to oświadczenie, wypełnienie tego oświadczenia jest bardzo ważne ze względów proceduralnych. Taka osoba, która to oświadczenie wypełni i złoży w Urzędzie Wojewódzkim czy w punkcie informacyjnym, będzie objęta, tak jak mówię, bezpłatną opieką medyczną oraz będzie mogła bez większych problemów podjąć pracę. Dlatego bardzo uczulamy osoby, które nie potrzebują jakby noclegu, żeby mimo wszystko pamiętały o tym obowiązku. Ludzie przyjechali z Winnicy, z Ukrainy. Przyjechaliśmy tu z Winnicy, z Ukrainy, to moje miasto. Organizowaliśmy autobus, żeby zabrać ludzi z Winnicy. Większość z nich to osoby wierzące z cerkwi protestanckiej. Ona się nazywa Cerkiew Przemienienia Pańskiego. Protestancka cerkiew, cerkiew Wskrzeszonego Chrystusa, nazywa się Winnicy. I tutaj przyjęliśmy ich jako Kościół Zielonoświątkowej Ostoja. Jeszcze przyjadą dwa autobusy, jeden z nich dzisiaj. W nim będzie 30 osób. Drugi będzie jutro. Wszyscy jadą do Opola. Znaleźliśmy Polaków, którzy udostępnili swoje mieszkanie dla uchodźców. Jakaś część osób, mniej więcej 10-15 osób, będzie mieszkać w Akademiku Politechniki Opolskiej. 30 osób zabiera Urząd Miasta, ale większość będzie mieszkać u Polaków w domach. 5-6 rodzin już mieszka w takich rodzinach. Rozbierają prosto Polaki po swoim domach, dają дома. Уже мы поселили 5 или 6 семей, уже, которые тут есть, и тоже дали поляки, хозяева хостелов дали свои жилье, люди освобождают жилье, ну, ludzie odzywają się. Zorganizowaliśmy się tutaj po prostu z wielkiej chęci pomocy. Udostępniono nam tą powierzchnię, zebrała się duża grupka osób, które po prostu stwierdziły, że działamy. Ogłosiliśmy się na stronie i ludzie po prostu z Opola zaczęli nam przynosić bardzo, bardzo dużo darów, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni, bo tak naprawdę dzięki nim jest to miejsce, które tutaj powstało. Dzięki temu korzysta dużo instytucji w Opolu z tego miejsca. Mamy tutaj wolontariuszy, którzy chętnie przychodzą, to pakują, sortują. Jest to naprawdę bardzo ciężka praca. Pracujemy do późnych godzin nocnych. Jest nas około 10-12 osób, organizatorów, którzy podzieliliśmy się po prostu na dane sekcje, każdy za coś odpowiada i nam wolontariusze po prostu pomagają. Opolanie, wiedzcie, że to, co tutaj przynieśliście, jest naprawdę wydane dla osób, które tego potrzebują. Jest to wydane dla osób, dla instytucji lokalnych, dla naszego Opola, dla Uniwersytetu Opolskiego, dla Politechniki, która teraz robi powierzchnię i łóżka dla uchodźców w Akademii w
Sokratesie, dla schroniska młodzieżowego na ulicy Torowej. Między innymi to są osoby, którym pomagamy. Dziękujemy dla Opolan.